że bo jakby nie było, spotkaliśmy się tu przy okazji meczu z Czechami, a w ogóle o tych Czechach nie mówimy. Nie boi się pan, że jakby wkradnie się takie lekkie rozluźnienie w drużynie w związku z tym, że nie jest to na chwilę obecną tak renomowany rywal jak ci, z którymi ostatnio się mierzyliśmy, czyli Portugalia i Włosi, bo ja dobrze pamiętam wszystkie nasze spotkania z Czechami w ostatnich tam 20 paru latach i zawsze to były dla nas bardzo ciężkie przeprawy. Ja też bardzo dobrze pamiętam te wszystkie nasze spotkania z Czechami, również wielokrotnie w reprezentacji czy w drużynach klubowych występowałem przeciwko drużynom czeskim i wiemy, że to jest bardzo niewygodny przeciwnik o dużej jakości, dużej klasie, patrząc oczywiście na skład reprezentacji Czech. Mają zawodników grających w najlepszych ligach, w najlepszych klubach, tak więc tu może państwo, media na ten temat nie mówią, ale my na pewno dużo czasu poświęcamy i zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudne spotkanie czeka nas w dniu jutrzejszym. To na pewno będzie bardzo, bardzo ciężki mecz. Zawsze w meczu z Czechami zawsze nam się grało ciężko. Akurat ostatni mecz wspominam miło, bo wygraliśmy 3-1, strzeliłem bramkę, więc takim nastawieniem tak samo podchodzę do tego jutrzejszego meczu. Jest to bardzo ważny dla nas mecz, mimo że to jest tylko mecz towarzyski, ale my potrzebujemy zwycięstwa w tym jutrzejszym meczu. Potrzebujemy mentalnie uwierzyć w swoje możliwości, bo już nieraz pokazywaliśmy, że potrafimy grać na wysokim poziomie i po prostu wygrać ten mecz jutrzejszy. Na pewno chcielibyśmy w dobrym stylu ten mecz wygrać, ale najważniejsze jutro jest zwycięstwo, żeby o tej reprezentacji znowu się mówiło tylko pozytywnie.